Szok i niedowierzanie! Tomasz Hajto mówi wprost: Jacek Magiera pogubił się z powołaniami piłkarzy do kadry U20 powołaniami piłkarzy do reprezentacji Polski. No właśnie, czy selekcjoner Jacek Magiera pogubił się rzeczywiście, czy też nie, o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, w programie Kafe Futbo trwała dyskusja dotycząca. Piłkarzy Jacka Magiery e, tak, i powołań e, piłkarzy. No, wiemy praktycznie po tym meczu tutaj na mistrzostwach, w meczu praktycznie e, przegrany przez Polskę z Kolumbią. No, drastyczny tak naprawdę styl gry e, kiepski tej reprezentacji Polski. No i to to wypowiedział się na ten temat, że tutaj właśnie Jacek Magiera pogubił się z powołaniami piłkarzy do reprezentacji. W skrócie można powiedzieć w ten sposób, że praktycznie e, Jacek Magiera. E, Tutaj zrobił coś takiego, że powołał piłkarzy w większości z zagranicy, tak? Kiedyś się mówiło na takich piłkarzy farbowani, e, farbowane lisy. I ja muszę powiedzieć, że Jacek Magiera. Zrobił tutaj e, praktycznie e, to, to samo, co zrobił. To był taki kazus praktycznie Franciszka Smudy, tak? A więc Franciszek Smuda zrobił to samo, kiedy był selekcjonerem, ale pierwszej reprezentacji. A więc powo powołał tych wszystkich piłkarzy praktycznie z zagranicy, Benisz Ludowik, Obraniak i tak dalej. Ci wszyscy zawodnicy, jakby z z zagraniczni. Niektórzy nawet nie mówili po prostu po polsku, mieli problemy, żeby e, zrozumieć w języku polskim, tak? Pytania od dziennikarzy. Natomiast, no, teraz jakby. in. tutaj Jacek Magiera czy selekcjoner Magiera po prostu robi to samo, tak? Praktycznie popełnia te same błędy, ściągając zawodników z różnych drużyn. Tam był Bayer Leverkusen, tak to są rezerwy później czwarta liga praktycznie niemiecka. Zawodnicy też piłkarze z Anglii. Natomiast pytanie jest takie, czy tutaj to jest dobra, tak naprawdę dobre postępowanie? Czy ci zawodnicy jakby oni się identyfikują z reprezentacją Polski, tak z Polską, no występując, Granicą. Tam była też sytuacja, którą podnosił tak naprawdę Roman Kołtoń w tym programie, a mianowicie Zyle, tak? Zyle, który dał taki wywiad do przeglądu sportowego czy udzielił wywiadu w przeglądzie sportowym, gdzie mówi, że nie wie tak naprawdę, dla jakiej reprezentacji ostatecznie będzie występował, tak, że po tych mistrzostwach zdecyduje, czy będzie występował dla reprezentacji Polski, czy też Niemiec. No dla mnie absolutnie skandaliczne słowa, tak skandaliczne słowa. Ja nie rozumiem takiegokolwiek tłumaczenia, tak? że ktoś ma 20 lat i on nie wie, czy będzie występował do reprezentacji Niemiec czy Polski, to znaczy, że co, ktoś musi przyjść praktycznie przekonać go, dać jakieś pieniądze albo jakieś po prostu e, e, wizje przyszłości, nie wiem, w reprezentacji Polski na przykład nie będzie występował, bo w reprezentacji Niemiec więcej zarobi. No to się czuje, tak, to się czuje, no, no, tak samo jak się ma na przykład rodziców, no to się czuje miłość do rodziców, a nie do obcych ludzi, tak, no bo e, albo się po prostu kocha Polskę, czuje się z nią związanym, związany, że można się urodzić. Za granicą to nie jest Jakiś, bo my cały czas jakby bazujemy, że ktoś się urodził za granicą, on nic nie czuje do Polski. Dlaczego? E, na przykład Podolski, on występował dla reprezentacji Niemiec, natomiast czuje cały czas sentyment, miłość do Polski, pomimo tego, że zadeklarował występowanie w reprezentacji Niemiec. Na przykład Mirokloze zupełnie jest innym zawodnikiem. E, on występował dla reprezentacji Niemiec, zasłużony tak naprawdę zawodnikiem. Natomiast Mirokloze jest takim typem jakby tutaj y, zawodnika, który nawet nie chce po polsku mówić, tak ucieka, nie przyznaje się kompletnie do tych swoich. Y, korzeni, to jest zupełnie inny typ człowieka. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Jacek Magiera popełnił błąd. Tutaj się muszę zgodzić z Tomkiem Hajto, że popełnił ten błąd. Tak, znaczy on, Roman Kotton mówił, że tak naprawdę Jacek Magiera brał takich pięć czynników, tak? Mental, przygotowanie, technika i tam jeszcze inne po prostu czynniki, które brał pod uwagę jeśli chodzi o połowania tych piłkarzy. Natomiast za bardzo Jacek Magiera tutaj zasugerował się tym, żeby właśnie dobyli zawodnicy z zagranicy. To, że jest zawodnik z zagranicy, to nie oznacza, że od razu będzie lepszy, tak? Bo tutaj troszeczkę działamy na takiej zasadzie, to co jest zagraniczne, to wszystko jest lepsze, tak? Wystarczy po prostu, tak samo jak produkty spożywcze, tak? No nie chcę oczywiście porównywać produktów czy przedmiotów, ale w sensie takim, że jeżeli zawodnik jest w Bundeslidze, gra nawet w czwartej lidze, to jest lepszy od naszego zawodnika, który gra, występuje w pierwszej lidze. Bzdura kompletna, tak? Czasami po prostu ta czwarta liga, bardzo często ona jest słabsza praktycznie od pierwszej ligi. Od zawodnika, który wchodzi gdzieś do pierwszej ligi, przebija się, tak no też, też trzeba powiedzieć sobie wprost, że no, no tutaj nie zawsze jest tak, że w pierwszej lidze jest miejsce, żeby jakiś młody zawodnik występował i praktycznie grał systematycznie pół mecz w mecz po 90 minut. Natomiast to, to się nie sprawdza, tak? To, nie, to, nie, to się nie sprawdza, bo to jest tak naprawdę według mnie taka łapanka, to jest taka grupka ludzi, którzy się kompletnie nie znają, e, którzy nie do końca się identyfikują też z tą reprezentacją Polski, często przyjeżdżają do Polski, po prostu po raz pierwszy to widzą e, i to, to się nie sprawdza, tak? to się nie sprawdza, jeśli chodzi o powołania tych piłkarzy. I Tomek Hajtun tutaj zaproponował właśnie taki model, czy nie lepiej po prostu wprowadzić zawodników nawet z pierwszej polskiej ligi, ale zawodników, którzy rzeczywiście gdzieś wchodzą do tego, do tej drużyny, występują. Nawet nie, nie jest powiedziane, że muszą grać pełne 90 minut, a na przykład na 20 minut są zmiennikami i tak dalej, ale wchodzą, niż jakby bazować na tych zawodnikach, których który bierzemy po prostu z zagranicy. Tak? No bo tutaj zawsze można powiedzieć, no tak, jeżeli na przykład mamy zawodnika, nie wiem, z Bundesligi, z Bayernu, Bayernu Leverkusen, no to on jest od razu lepszy, bo tam mają lepszy po prostu ośrodek szkolenia i tak dalej. Lepszy na przykład nie jest niż piłkarz, który jest z polskiej ekstraklasy, bo nie wszędzie, nie wszędzie mamy na przykład nawet tutaj bazy tak, do, do, do szkolenia piłkarzy. To Troszeczkę absurdalne, tak? To jest to troszeczkę absurdalne. Poza tym, to są piłkarze, którzy w tych klubach za granicą. Oni nie są wcale po prostu w pierwszej drużynie. A nie oszukujmy się, wiek 20 lat to już jest normalny wiek, gdzie taki piłkarz mógłby występować normalnie na boisku, tak, występować w pierwszym składzie. Tutaj nie trzeba jakoś czekać, dojrzewać, żeby występować, tak. W wieku 19-20 lat spokojnie może występować. Oczywiście są takie przypadki, gdzie zawodnicy debiutują, tak, nawet lidze mistrzów w wieku tam 17 lat i to, czy na przykład Mbappé, taki młody zawodnik. Natomiast tu Tutaj to nie chodzi o takie, takie przypadki, natomiast w wieku 19-20 lat spokojnie mogliby na przykład, nawet nie mówię, że w pierwszej drużynie tak w Bundeslidze, ale gdzieś się oczy tą oto pierwszą drużynę, natomiast oni najczęściej grają w rezerwach tych, nie wiem, tych drużyn w Bundeslidze. Natomiast też Liga Angielska, tak? No, są różne drużyny, ale załóżmy tutaj ten przykład właśnie tej Bundesligi. Także według mnie to jest po prostu złe podejście. Też jest taka sytuacja, jakby jeśli chodzi o PZPN, że działa tak naprawdę scouting, który wyszukuje właśnie tych piłkarzy, którzy mają polskie korzenie. Przeprowadzane są praktycznie raz w roku spotkania z tymi chłopakami i ich rodzicami w ambasadzie, chyba to w Berlinie ma miejsce, gdzie rzeczywiście przedstawiciele PZPN-u rozmawiają, sądują, tak? Czy oni chcą występować dla i tak dalej. Natomiast, no y, tutaj, y, no, to się nie do końca sprawdza, tak? To się nie do końca jednak sprawdza. Lepiej, żeby rzeczywiście y, tutaj y, powołać tych piłkarzy z ekstra klasy, a ewentualnie po prostu tych piłkarzy z zagranicy, żeby oni wnieśli tą wartość do, do, dodaną, tak? Y, y, którzy występują, bo nie do końca się identyfikują, nie, nie do końca znają tą po prostu historię i później jest taki blamasz, tak blamasz. tutaj warto wspomnieć, że ja, na przykład y, Ostatnim osobą, która by krytykowała Jacka Magierę. Uważam, że to jest świetny selekcjoner. Według mnie on będzie w przyszłości nawet selekcjonerem pierwszej reprezentacji. Mało tego ja przewidziałem jako jedyny w Polsce jego przyszłość. Robiłem na ten temat filmik, e, że nie, właśnie przewiduje, że Jacek Magiera w przyszłości, zaraz po tym jak został stracił pracę w Legii Warszawa, że będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. Tylko mówiłem, że o pierwszej reprezentacji. No ale to może nastąpić. Nie dużo się pomyliłem, bo jednak prowadzi to U20. Czeka nas kluczowe mecze, natomiast kiedy to nagrywam, jeszcze jest praktycznie przed meczem z Tahiti. W momencie, jeżeli reprezentacja Polski przegra z Tahiti, to absolutnie może Jacek Magiera nie, nie do ale musi zmienić kompletnie koncepcję, jeśli chodzi o piłkarzy, bo to się nie sprawdzi. Tak z Tahiti nie mamy prawa przegrać, tak, nie mamy prawa przegrać, nie może być dzień, że jesteśmy w gorszej dyspozycji, gorzej gorszej gramy, nie może po prostu to się zdarzyć, także z Tahiti to będzie sądny dla mnie ważny mecz po prostu, tak. Moim zdaniem powinien Jacek Magiera odejść, o tej koncepcji, tak, jakby wziął tych piłkarzy, wziął tych pięć czynników, no i sporo tych piłkarzy właśnie jest z zagranicy, a to się nie sprawdza, to samo miało miejsce w przypadku Franciszka Smudy, to się po prostu nie sprawdza, tak, to się nie sprawdza, to by byłoby najłatwiejsze, tak, bo byśmy szukali, byśmy mogli zatrudnić całą agencję jakąś, albo jakąś specjalną komórkę w PZP, nie, która by szukała po Argentynie, po Brazylii, tam jakieś korzenie polskie, a tam trzy polekolenia wcześniej babcia, która pochodziła z Polski, wyemigrowała i tak dalej, i tam ma jakieś, Ale to się nie sprawdza, no, bo tutaj to, to, to jest identyfikacja, to jest poznanie kultury to też ci ludzie, ci, ci zawodnicy muszą się znać. W Niemczech to z reguły występuje w ten sposób że jest pewna grupa niemieckich zawodników i oni cały czas grają na, na wszystkich U, tak, U15, u 18 20, 21, i potem przechodzą do pierwszej reprezentacji i odnoszą takie sukcesy. To nie jest przypadkowe, a mało tego grają jeszcze ze sobą najczęściej w Bundesliga, bo ta liga jest stosunkowo silna, więc ci piłkarze nie muszą wyjeżdżać za granicę. U nas to zupełnie inaczej wygląda. To jest praktycznie łapanka troszeczkę e, tych, e, tych najlepszych piłkarzy, bo przecież nie mamy aż takich tylu talentów, żebyśmy mogli wybierać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to oni przyjeżdżają. I i to jest sklejenie praktycznie drużyna prędce, tak? Żeby oni o, r, rzeczywiście gdzieś się og, 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 ograli, tak? Mieli po prostu ze sobą styczność, tak? Żeby nie wiem, z tej młodzieżówki m, był jakiś szczont, piłkarzy, którzy występują w klubach ekstraklasy m, w Legii, w, w Lechu, czy w Jagiellonii, czy w Wiśle. No to okej. Okay. Napiszcie w komentarzu co na ten temat, sądzicie, czy taki pomysł, jeśli chodzi o Jacka Magiera, jest dobry, czy też nie? Ja uważam tak, no ja, ja nie posądzam tak naprawdę Jacka Magiera o złe intencje. Na pewno chciał to zrobić dla, dla dobra, natomiast. To się nie sprawdza, to widać, że to się nie sprawdza, musiałby zrobić inne, stosować tak naprawdę kluczy, jeśli chodzi o powania piłkę. Że to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Cześć.